Jedno wam powiem. Życie idioty to nie bułka z masłem. Ludzie śmieją się, tracą cierpliwość, traktują podle. Niby wszyscy wiedzą, że mają być wyrozumiali dla pośledzonych, ale wierzcie mi, wcale tak nie jest. Ale nie narzekam, bo w sumie całkiem nieźle ułożyło mi się w życiu. Jestem idiota od urodzenia, mój iloczyn rozumu wynosi niecałe 70, więc się kwalifikuję. Przynajmniej tak twierdzą ci, co się znają. Mówiąc fachowo, to pewno jestem debil albo imbecyl, ale ja osobiście wolę chodzić za półgłówka. Żaden ze mnie ożył, fakt, ale nie jestem tak głupi, jak się ludziom zdaje, bo to, co oni widzą, nijak się nie ma do tego, co telepie się w mojej łapetynie. Umiem myśleć całkiem do rzeczy, ale kiedy próbuję coś powiedzieć albo napisać, to wychodzi, jakbym miał pod sufitem galaretę. Znam się na idiotach. To chyba jedyne, na czym się znam. Dużo o nich czytałam. Czytałam o idiocie tego, no jak mu tam, Dostojskiego, o błaźnie króla Lira, o Benjim, tym idiocie u Faulknera i nawet starym Beau Radleju zabić Drozda. Ten, co dopiero był szajbus. Najbardziej podobał mi się Lenin w Myszych i Ludziach. Większość tych facetów od książek zna się na rzeczy. Bo ich idioci też są mądrzejsi, niż się innym zdaje. I kurde bala, słusznie. Każdy idiota wam to powie. Kiedy się urodziłam, mama nazwała mnie Forrest. Forrest Gump. Myślę, że bardzo dużo osób zna film z Tomem Hanksem na podstawie powieści właśnie Winstona Groma. Nie wiem, czy ktoś zagłębiał się w książkę, ale powiem, że jest jeszcze ciekawsza niż film. Jeszcze bardziej pokręcona, jeszcze bardziej pozytywna. Cytując tutaj właśnie chyba najbardziej znany fragment, że życie jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiadomo, co się trafi. Forrestowi w książce trafia się jeszcze więcej ciekawych rzeczy, pokręconych historii, łącznie z lotem w kosmos, w towarzystwie orangutanicy, kariera w Hollywood, mistrzostwo szachowe, kariera wrestlera, ale może nie będę spoilerowała wszystkiego. Bardzo natomiast zachęcam do przeczytania tej książki. Nie wiem, czy nazwałabym ją książką swojego życia, ale na pewno jest to książka, do której lubię sobie czasem wracać. Zwłaszcza w takich jakby gorszych momentach, kiedy potrzebuję jakiegoś takiego takiej pozytywnej pigułki. I wtedy lubię sobie właśnie wrócić do Forresta, poczytać jego pokręconych przygodach i przypomnieć sobie, jakby co jest jakby największą wartością w życiu. Właśnie to, żeby było ciekawe, nieprzewidywalne, pokręcone. Kasa, nie wiem, pozycja, jakby to są mało istotne rzeczy, okazuje się. I może jeszcze cytat z zakończenia, chociaż nie będzie spoilerem. Któregoś dnia zjawia się facet z miejscowej gazety i mówi, że chce o mnie napisać artykuł. Wypytuje mnie o to i tamto, więc myślę sobie, dobrze, opowiem mu wszystko po kolei. Zanim jednak doszłam do połowy, facet mówi, że czegoś takiego nie wydrukuje, bo nikt mu nie uwierzy. I znów się. Ale jedno wam powiem. Czasem w nocy, kiedy wpatruję się w gwiazdy i widzę nad sobą całe niebo, myślę o moim życiu. Mam marzenia, tak jak inni. Niekiedy próbują sobie wyobrazić, jakby to wszystko mogło wyglądać. A potem nagle mam 40 lat, 50, 60, kapujecie? No dobra, i co z tego? Może jestem idiota, ale zawsze chciałem dobrze. A marzenia to tylko marzenia, nie? I bez względu na to, co się stało, przynajmniej mogę spojrzeć na swoje życie i powiedzieć, nie było nudne jak flaki z olejem. A to też coś, nie? Myślę, że bardzo warto przeczytać tę książkę po to, aby przekonać się o tym, że dużą wartością w życiu jest to, żeby robić szalone, czasem głupie rzeczy i nie oglądać się przy tym na innych, bo nikt nie przeżyje życia za was. I to wy będziecie na końcu wspominać to, co było ciekawe i sprawiło, że wasze życie nie wyglądało jak flaki z olejem. Nie wiem jak wy, ale ja nie lubię flaków. Hej!